Witam was serdecznie. A, uderzyłem w mikrofon. A, what? Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy program pod nazwą Idealna Niania. Ile to już minęło? Co najmniej 10 sezonów nadal idealnej niani nie odnaleźliśmy. Ale spokojnie, spokojnie, będziemy szukać, aż się w końcu uda. Ewentualnie do momentu, aż zarobię wystarczająco dużo pieniędzy. Come on, come on! Tesla nie jest wcale tania. A, dobra jesieniarska kawusia. Niam, 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 niam. Czuję posmak pumpkin spice latte. Nienawidzę takich ludzi. Oglądajmy! Zapraszam! Jesteśmy rodziną 2 plus 2, czyli dwoje rodziców i dwójka dzieci. Czyli chcę pani powiedzieć, że jesteście rodziną 1000 plus. Bo dwa razy po 500. 3-letnie i 9-miesięczne. Obecnie, odkąd urodziłam Patrycję, zajmuję się nimi praktycznie non-stop. Są dzieci, obowiązki domowe. Dobra, dobra, zmienię jeszcze na sekundę temat. Witajcie w moim nowym studiu. Patrzcie, jak pięknie. Te kable na podłodze to olejcie. Dobra, nie widzicie tych kabli. Nie patrzcie na to, nie patrzcie. Tak, możliwe całkiem, że moje studio mi wystarcza na plus, minus 2 miesiące. Po czym stwierdzam, że się mi się znudziło. Maluję ściany, zamawiam szafki i robię kompletnie nowe. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba oczywiście, no i oglądajmy dalej. Patrycja ma 9 miesięcy. Jest bardzo ruchliwym dzieckiem. Mało śpi w dzień, w nocy. Dlatego też czujemy się troszkę zmęczeni i szukamy odpowiedniej niani, która by miała do niej cierpliwość. Ja wiem, że Patrycja jest może małym dzieckiem, ale czy państwo nie pomyśleli, że ona może mieć ADHD? No, a jak wiadomo, tradycyjnie po polsku leczymy ADHD pasem. Eryk jest takim typowym trzylatkiem. Raz jest spokojny, raz jest rozbrykany. Asia z zawodu jest pielęgniarką. Myślę, że chciałaby się dalej rozwijać w tym kierunku i dlatego zdecydowaliśmy się na poszukanie niani. Mateusz jest świetnym tatą, ale oprócz obowiązków rodzicielskich pracuje również i przez to nie ma czasu na swoje pasje, czyli na orkiestrę dętą, w której grał na tubie. Czyli oczywiście wędkarstwo i jeżdżenie autem po pijaku. Tak się składa, że to też jest moje hobby, może się zaprzyjaźnimy. Szukamy niani idealnej dla naszych dzieci i nieważne jest to, w jakim będzie wieku, ani jakiej będzie płci. Ważne jest to, żeby dzieci ją pokochały, żeby miała to coś w sobie, co sprawi, że będą się przy niej czuły jak z rodzicem. Asia i Mateusz zdecydowali się płynąć pod prąd i wbrew stereotypom jako pierwszego kandydata na nianię zaprosili mężczyznę, 23-letniego Krzyśka. Czy pielęgniarka Asia i student medycyny znajdą wspólny język? W sumie fajnie. Młody chłopak, 23 lata, jeszcze na dodatek mądry, bo studiuje medycynę, byłby idealną nianią, gdyby tylko się nie nazywał Krzysiek. Generalnie, jak ktoś ma na imię Krzysiek, to raczej jest duży red flag. No spójrz na tą twarz, typowy Krzysiek! Zaraz te dzieci zamorduje! Praca z dziećmi to idealna okazja dla przyszłego pediatry. Czy ma pan jakieś doświadczenie w opiece nad dziećmi? Tak, oczywiście. Jestem studentem medycyny na trzecim roku, specjalizacja pediatria. Kto się lepiej dogada, jak nie pielęgniarka z lekarzem? I ciach! On od razu się poczuje jak prawdziwy lekarz i zacznie tą panią dyrygować. Proszę pani, proszę iść tam posprzątać, widzę tam psyf jest, proszę to posprzątać. Proszę pani, kawusie, kawusie poproszę, kawę, tak. Mam dodatkowo zrobione kursy pierwszej pomocy, ponieważ jeździłem jako kolonijny opiekun na obozy, także musiałem mieć takie kursy zrobione. Wiedziałem, że Asi się jeden studencik spodoba. Przepraszam, ale myśmy się pytali o opiekę nad dziećmi. Tak, ale to właśnie do tego dążę. Poza tym mam trójkę rodzeństwa młodszego, z którym spędzałem całe życie praktycznie. Jak rodzice wychodzili do pracy, to się nimi opiekowałem. I zaraz się okaże, że on to rodzeństwo bije. Zupełnie jak Billy ze Stranger Things. No dobrze, ale ja wiem, że medycyna to taki dosyć intensywny kierunek i dużo się tam trzeba uczyć. Jak pan sobie to wyobraża? Jak to pogodzić? No ja sobie to wyobrażam tak, że jak będę przeprowadzał sekcję zwłok, to na państwa dzieciach. Wie pani co, no to jest prawda, że to są ciężkie studia, ale wiadomo, no państwa dzieci są w młodym wieku, często sobie pewnie robią drzemki. Jeśli będzie taka okazja, to ja wtedy po prostu sobie mogę wyciągnąć książkę, poczytać i się pouczyć, a jak się obudzam, to wtedy wiadomo, trzeba się będzie nimi zająć. Ale nie będzie pan za dużo czytał tych książek? Oczywiście, że nie. Student jako niania nie nadaje się. A ja mam do państwa takie niedyskretne pytanie, jeśli można. Czy dzieciaki mają zrobione wszystkie badania, książeczki uzupełnione, badania genetyczne, jakieś operacje były w przeszłości? No ale po co badania genetyczne? Jakieś choroby rodzinne? Właśnie, mają takie normalne, standardowe badania, takie dla dzieci szczepienia. Chwila! To my powinniśmy nasze dzieci szczepić?
poza tym to takiego, po co w ogóle, dlaczego pan tak wynika w to bardzo? Myślę, pani takie zboczenie zawodowe, no to sama pani rozumie. Taka ciekawość też, nie? Tak, wiadomo, wolę się upewnić, żeby wszystko było. No my się odezwiemy w takim razie. Super, dziękuję. No to ja w takim razie czekam na informacje. Mamuśka robiła do mnie maślane oczy, więc myślę, że mam tę robotę. Czuję, że przy nim nasze dzieci byłyby bezpieczne. Nie! Według mnie ta druga kandydatka, ta, która idzie skórą, żeby ją złożyć w ofierze, wydaje mi się, że ona będzie lepszą nianią. Jako druga na rozmowę umówiła się 29-letnia Magda, która chętnie walczy o równe prawa zwierząt i bierze udział w licznych demonstracjach. Tak, jak nic składa ofiary skór. Dom wygląda na luksusowy. Mam nadzieję, że Samancie się spodoba. Chwila, to jest kura czy kogut? Niech pani Magda ściśnie tą kurę i zobaczy, czy wyjdzie jajko. Jak wyjdzie, to jest kura. To jest starożytna metoda sprawdzania, czy to jest kura, czy kogut. Nasi przodkowie ją stosowali od tysięcy lat. Widzę, że pani przyszła z własnym prowiantem. Chyba to kura narosło będzie, co? Nie, proszę nie żartować, wie pan co? To jest Samanta, moja adoptowana kurka. Normalne jaja. Kurze jaja. Dobry żart. Uwaga, bo mnie pani jeszcze wygryzie z zawodu. A tutaj do pracy jako niania, tak? Tak. Jeżeli bym miała tu pracować, chciałabym też mieć pewność, że Samanta będzie się czuła tutaj komfortowo. Czy mają państwo jakiś osobny na przykład pokój z jakimś łóżeczkiem? Chciałabym, żeby Samanta co najmniej raz dziennie odbywała drzemkę, bo ale to jeżeli my mamy nie pani ma, to jest niespokojna. Panie kurze, mamy zapewnić łóżeczko. Wie pani co, no, ponieważ to jest moje dzieciątko, ja chcę, żeby ona się dobrze czuła tutaj. Nie, no oczywiście, ja rozumiem. Proszę, przygotowałem dla pani kury idealne łóżeczko. Chodź, chodź, wskakuj, wskakuj. To nie może być tak, że ona będzie zestresowana. Nie, taka kura absolutnie nie może być w domu. Ale dlaczego nie? Ona się tutaj nie czuje dobrze. No. Nie czuję komfortowo. Proszę zobaczyć, no, ale widzi pani, jak ona jest mruczy. Była bo pani na mnie u weterynarza? Oczywiście, to ona jest pod opieką lekarza, psychologa, chodzimy na warsztaty, ja o nią dbam, śpiewam jej kołysanki, ale wie pani, codziennie dzieci... chodzimy na spacery. No kobieta obłęd. Jak dla mnie to idealna kandydatka na nianie. Zostawmy nasze dzieci samotnie z tą panią, zostawmy. Jak nic, te dzieci pożyłyby ze 2 albo 3 minuty maksymalnie. Na razie pani dziękujemy, naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawą osobą, ale widać, że kura się męczy. Beznadziejni ludzie, rosół to sobie oni mogą z dzieci robić, a nie z Samantą. Szkoda, że Samanta nie zniosła jajka, byłaby jajeczniczka. Po namyśle Joanna i Mateusz zdecydowali się zaprosić Krzysztofa na dzień próbny. No zbyt dużego wyboru to oni nie mieli. Wierzą, że przyszły pediatra dobrze zaopiekuje się ich dziećmi. Takich obiektów do badań jak ta dwójka dzieciaków to ja nigdzie nie znajdę. Okej, szybko zaczęło się robić bardzo dziwnie. Ja bardzo przepraszam za tą torbę, ale idę na zajęcia po południu, więc niestety musiałem z tym przyjść. Z takich ważnych rzeczy, Patrycja dopiero co jadła, także będzie za jakiś czas tam, będzie trzeba pieluszkę zmienić, ale to myślę, że sobie pan poradzi. Tak, nie będzie z tym problemem. Jesteśmy w kontakcie i ja dzieci biorę pod swoją opiekę. No to fajnie. Super. I nagle ta intensywna muzyka. No ja już jestem pewien, że Krzysztof będzie robił operację na dzieciakach. Asia i Mateusz dzięki zamontowanym w domu kamerom będą pełnić ostry dyżur. Czy będą musieli wracać do domu na sygnale? A, ostry dyżur, czaję, bo on chce być lekarzem. Haha, przestańcie, błagam, Jezu, przestańcie z tymi grami słownymi, proszę was! Oglądałeś kiedyś Doktora House'a? No, nawet fajnie, nie, że się tak bawi z dziećmi w lekarza. Eryk lubi. Zagramy tutaj prawdziwy odcinek doktora, tylko się przebiorę, żebym wyglądał jak on. Dobrze? No patrz, jak się Patrycja patrzy. Widać, że ma podejście. Usiądź sobie teraz na kanapie, Eryczku. I otworzysz buzię, sprawdzimy sobie ząbki, dobra? Ja nie mogę, mała pielęgniarka, a co drugi ząb próchnica. Ale po co to tak wypada? Zaniedba, no przesadza. Otwórz buzię jeszcze. Spokojnie, to stałe zęby, to nie szkoda. I tak wypadną i na ich miejsce wyrosną nowe. Co? Stałe zęby są tylko jedne? O nie. Po co on mu to wkłada? Idealnie. Nie wiem, może taki ślizak. Wymaz bakter.
patriarchiczne. Nie podoba mi się ten facet, wiesz? No mi też zaczyna się nie podobać. Jeszcze cię musimy zważyć, tak? Nie, wiesz co, ja nie wiem, czy on się tu przyszedł uczyć, czy naszymi dziećmi zajmować. Ja ci mówiłem od początku, że coś jest z nim. Ale wiesz, jak rozmawialiśmy z nim, to taki sympatyczny się wydawał. Taki sympatyczny, dzień dobry powiedział i w ogóle, ło! Dobra, zmieniam zdanie. Jak nic, on połączy te dwa dzieciaki i stworzy potwora Frankensteina. Tylko, że w tej wersji to będzie potwór Krzysztofa. 19 kilo. Chodź. A Patrycja sama zostaje, zaraz będzie płakać. Będzie płakać. Widzisz, byłaś strasznie za nim, że taki porządny jest. Chodź, klocku. Musimy cię zważyć. Ile ty możesz ważyć? Jakim prawem on nazywał Patrycję klocem? Chodźcie tu jeszcze na chwilkę, stańcie, ja wam zrobię ładne zdjęcia. Po co on tak wszystko to zapisuje, powiedz mi. Odwróć się tyłem, proszę. Ty, Jezus, może on jest jakimś kurczę pedofilem? Super, dzielny pacjent. Czemu to dziecko leży, jakby było ukrzyżowane? Co jest? Możesz by ją podniósł z tej podłogi. O Boże, chyba kupsko idzie, tak? To jest nienormalne. Jakie kupsko? No, normalne. Ty nie robisz kupy, człowieku? No ciśnij! Na co mam czekać? Muszę cię zbadać. Co się tak wydziela? Pomijając kwestię tego, że to są aktorzy i cały ten program jest fejkiem, teraz tak sobie pomyślałem, że ta dziewczynka, ta mała aktorka, przecież ona będzie miała skrzywioną psychikę, bo jak ona dorośnie, to ona będzie pamiętać, że jakiś 23-letni Krzysztof kazał jej leżeć na ziemi i krzyczał na nią, żeby robiła kupę, będąc jednocześnie w stroju lekarza. W ten sposób się traumy rodzą. Nauczymy się teraz krzyć kurczaka, co ty na to? Tak? A popatrzcie, Patrycję znowu zostawił na podłodze. Nie, no na litość boską. Cicho być! Przestań płakać. Przestań płakać. Wiedziałem, że z nią będą problemy, kurde. Patrz, on się chyba nie przyszedł opiekować dziećmi, on ma chyba inne plany. No chyba tak. Połączy dziecko i kurczaka. Co to może być? To jest igła, będziemy teraz zaszywać. Chcesz zobaczyć? To możesz mi? To naprawdę połączy dziecko i kurczaka. Jezu, jak ja kocham ten program, naprawdę. Gdy już ci się wydaje, że bardziej głupi być nie może, pojawia się taki odcinek, chodźmy. No to super. Ale się ukuje tylko. Dobra, to siedź i się ucz, bo potem będziesz mi pomagał. Będziesz mi cały czas potrzebny, dobra? To nie się bawią po pracę. No ale popatrz, igłę mu daje. Przecież rynkowi nigdy nie dawaliśmy igły. I tu przechodzimy tą... A, jest, widzisz? Idealnie. Pięknie, nie? Patrzcie, zmarnuje mi całego tego kurczaka. Jezu, ty tylko o jedzeniu. Jedzenie. A dzieci? Może pomóc cicia. No dobrze, kochanie, niech będzie. Może zmarnować mi kurczaka. Ale jak on się dobierze do mojej kiełbasy, to ja tam wchodzę. Skoro jesteś moim pomocnikiem, weź to wyrzuć do kosza, dobra? Super, a teraz... Chodź tu jeszcze na chwilkę. No nie demonizujmy, dobra? No jest chłopak dziwny, to nieodpowiedzialny, na nianie się absolutnie nie nadaje, ale wiesz, no póki co Patryk jest zainteresowany. No ale Patrycja? Też jest zainteresowana? No Patrycja nie jest zainteresowana, no. Dobra, możesz się na razie przymknąć, bo ja tutaj mam sprawę do załatwienia. Jakim prawem on mówi takim tonem do moich dzieci? Popatrzcie, co ten Eryk Jezus, robi. On jest surowe mięso, nie dam rady, patrzcie, a tamty w ogóle nie patrzy. Co ty robisz? Wystarczyło zbadać. Jak zobaczyłem, jak Eryk gryzie tego kurczaka, zrobiło mi się niedobrze. Co? Czego oni szukają? O, fuj. Po co on będzie badał tą kupę? Co? No właśnie. Mówiłem ci, że jest nienormalny, to nie. Niezły baton, zaraz się zeżygam. No to po co to bierzesz, człowieku, jak ci śmierdzi, nie ruszaj. Włosa sobie zbadaj pod mikroskopem. Na miejsce odłóż! Co? No, wygląda na czyste. Wiesz co? A mówiłem, wyrzućmy kosz rano, to nie? W najgorszych snach mi się to nie śniło. Kładź się teraz na stoliku, zrobimy ci tatuażyk. A po co jego znowu bada? Nie słyszała pani o tym, że powiedział, że mu zrobi tatuaż? No ale dobra, może chociaż ładny ten tatuaż będzie. Co? To będzie delfinek nad dupą? Co? Zaczyna mi się to nie podobać, po prostu zaczyna. Mówiłem ci, że psychopata to nie, bardzo dobry student będzie miał podejście do dzieci.
Lubisz być wesoły, to cię rozśmieszy. Kiedy na stół wjechał gaz usypiający, to ja po prostu struchlałam. No, fajnie, ale mimo wszystko, gdy takie rzeczy się działy, pani nadal siedziała w przyczepie i sobie oglądała to, zamiast wybiec i to przerwać. Jezus Maria, nam się dziecko zaraz pokroi! A nie, jednak biegnie, uff. Spokojnie, dziecko będzie miało tylko część mózgu uszkodzoną od tego gazu. Bo pani czekała tak długo. Dobra, co ty robisz, człowieku? Dostaw mnie, ała! Zostaw mnie, kurde, człowieku! Nie, co ty będziesz tu robił, he? Wynoś się. Ja pierdzielę, o co ta cała awantura? Jedna nerka w tą czy we w tą? Prawda? Przecież każdy człowiek ma dwie. A po co nam te dwie? Oddajcie, no! To chyba nie zrobi żadnej różnicy. To się nadaje do kryminału. O k***wa. Po pierwszych niepowodzeniach z młodzikami, Asia i Mateusz zdecydowali się zaprosić na rozmowę dojrzalszą kandydatkę. Czy 75-letnia Ania spełni ich oczekiwania? Jak widzieliśmy przed chwilą, pani Ania raczej nie spełni oczekiwań tego państwa. Jednakże spełniła moje oczekiwania. Jestem wdową, domu mi się nudzi, a przy okazji coś dorobię sobie na emeryturę. A kim pani jest z zawodu? Czym się pani zajmowała wcześniej? Byłam tancerką, byłam w Paryżu, tańczyłam w Moulin Rouge. O, to jest bardzo ciekawe. Jeszcze w wielu innych lokalach. W różnych lokalach? No, zajęty komentarz. Mogłaś po prostu się zamknąć i nic nie mówić. Trochę jak lakarnum, gdy gada głupoty. Ostatnio jakaś dziewczynka na Instagramie napisała mi, że ona ogląda tylko i wyłącznie moje odcinki po to, żeby się śmiać z tego, jakim jestem i jakie głupoty gadam. Podając jako przykład to, że kilka odcinków temu na kanale Lakarnum zażartowałem sobie, że Pałac Kultury nadaje sygnał, który zamienia ludzi w Warszawie w homoseksualistów. Jak tępym trzeba być, żeby nie ogarnąć, że to jest żart? What the fuck? Więc teraz na wszelki wypadek, kochani, żeby nie trafiła się znowu taka osoba, powiem, że kanał Lakarnum jest kanałem komediowym. 99% rzeczy, które tutaj mówię, to są oczywiste żarty. Okej? Nie bierzcie tego na poważnie, what the fuck? Plus w jaki sposób Pałac Kultury miałby wysyłać sygnał i zmieniać ludzi w homoseksualistów? Bo każdy przecież wie, że to nie Pałac Kultury, lecz warszawska kranówka zamienia ludzi w homoseksualistów. Ale niestety, wszystko się kiedyś kończy. Po prostu zajęłam się domem, wnukami. No i bardzo mi po prostu sprawia przyjemność opiekować się dziećmi. Była pani wcześniej nianią? Tak, w 6 rodzinach byłam. I powiem państwu, że wszyscy byli bardzo zadowoleni ze mnie. To ma pani duże doświadczenie? Mam. W tej chwili już mam. No ale niestety, dzieci podrosły, praca się skończyła, a państwo mają małe dzieci. Uważam, że na pewno dam sobie radę. Mhm. A no i ta pani nada w ogóle nadążyć za naszymi maluchami, bo oni tacy dosyć jeszcze rozbrykani. Proszę panią, na pewno, bo jestem babcią wysportowaną. A, no tak. Lubię sobie biegać. Mhm. Po prostu kocham dzieci małe. I lubię się nimi zajmować, świetnie gotuję. Widać, że ta pani miała bardzo duże doświadczenie z dziećmi, więc chyba sprawdziłaby się w naszym domu. Mogę nawet na noc zostać, jak państwo sobie życzą. Także uważam, że bylibyście państwo ode mnie na pewno zadowoleni. Odezwiemy się na pewno, pani. Także dziękuję. Proszę czekać na telefon z naszej strony. Dziękuję bardzo. Dom trochę skromny. Ludzie mili. Mam nadzieję, że dostanę tą pracę. Fajna, energiczna babcia. Czuję, że dzieciaki by ją pokochały. Fajna, energiczna babcia. No to teraz stawiajcie w komentarzach, co jest z nią nie tak. Tego samego popołudnia na rozmowę przyszła 19-letnia Monika, która sprzeciwia się wycince Puszczy Białowieskiej i pasjonuje się recyklingiem. W jaki sposób można pasjonować się recyklingiem? Przecież to się po prostu robi. Segreguje się odpady. I tyle. To może być jako pasja? Na dzieciakach się może nie znam, ale mam dla nich coś ekstra. Narkotyki przyniosła.
Jakie ma pani doświadczenie w opiece nad dziećmi? A ja kiedyś tam jakiegoś kuzyna pilnowałam, ale lepsze mam doświadczenie w pieczeniu ciasta. O, proszę, przyniosłam na spróbowanie, proszę, mam nawet widelczyki. No, miałem rację, narkotyki jak nic. Można spróbować. No, dziękujemy, ma pani już umie plusa za to. Tylko ciasto. Nie zjedz całego, daj mi spróbować. Czekoladowe? Tak, pyszne. A pani tak ręką? Mhm, no to niezdrowo. Takim plastikowym. No, swoją drogą, skoro pasjonuje się recyklingiem i broni Puszczy Białowieskiej, to dlaczego teraz używa plastikowych widelczyków? Gdzie zagiąłem ją! Co z tego, że nie może odpowiedzieć nawet, ale zagiąłem ją! Proszę mi powiedzieć jeszcze, co by pani mogła zaoferować naszym dzieciom? Robienie biżuterii z takiej właśnie ze śmieci. Tu śrubki od taty z auta odkręciłam. Tatuś zginął, bo mu hamulec przestał działać. Ale chyba niepotrzebne te śmietki były. Tak, i jaka frajda dla dzieci była, jakby tak zanurkowały w śmietniku, znalazły jakieś fajne rzeczy. Śmietnik to fajna sprawa, można by tam na szelkach spuścić maluszka, tak sobie poraczkuje w środku. Nie bardzo może. Z dzieciakiem robić Mission Impossible w śmietniku. Ale proszę mi powiedzieć, bo to ciasto jest naprawdę rewelacyjne, bardzo nie? Bardzo dobre. A tak. Jakiś przepis czy to coś dały pani? Na dozę śmietnika przy supermarkecie. Taki duży kontener, tam zawsze rano chodzę i szukam czekolady trochę przeterminowane, to tam nie dużo, jakaś brzoskwinka. Swoją drogą chciałbym zaznaczyć, jakie ekstremalnie niefajne jest to, że twórcy tego programu pokazują stereotypowego obrońcę środowiska jako dziewczynę, która prawdopodobnie ćpa, ma dredy i wyjmuje rzeczy ze śmietnika. Świetnie, dzięki mordo, haha, super. Niektórzy obrońcy środowiska są jak ja, czyści, zadbani i milionerzy. Ja rozumiem, to pani tak, wymieszała wszystko i tak. I wyszło takie ciasto? Tak, bo mi przykro, jak ludzie tyle rzeczy wyrzucają. Nie może się marnować przez kilka dni, jeszcze nikt się nie otruł po kilka dni przeterminowane. Recykling jak najbardziej, ale bez opcji jedzenia. Myślę, że musi pani poszukać jakiejś innej pracy. I w moim wykonaniu ochrona środowiska polega na tym, że idę do śmietnika w piwnicy, wyjmuję ile tylko mogę plastiku i palę go sobie na balkonie i w tym sposobem ogrzewam mieszkanie. Pracy tu raczej nie dostanę, ale widziałam niedaleko kompostowni i to się przynajmniej obłowie. Do tej pory czuję to ciasto w żołądku. Asia i Mateusz, przekonani, że mogą zapomnieć o dalszych poszukiwaniach, zaprosili na dzień próbny panią Anię. Mam w sobie tyle werwy, co niejedna nastolatka i dałam sobie radę. O, teraz się zacznie. Kurwa, jaka ta kranówka warszawska pyszna, aż mężczyznę chce pocałować, no. Pani Aniu, Eryk teraz się bawi u siebie w pokoju, więc on tam troszeczkę posiedzi sobie, ale w tym czasie jakby pani mogła Patrycji jakąś zupkę odgrzać, tam jest taka jarzynowa, a my, no tak myślę, że koło 23, nie? No, tak, będzie 23, a 12 będzie. Tak, wrócilibyśmy do domku, dobrze? Niech się pani nie martwi, no, ja się zajmę. Fajnie, to co, Kurka, zostaniesz? Chodź malutko. Babcio? Chodź malutko, malutko. Super, mamy się trochę. Papa, przyjdziemy zaraz. Pa. Czy ta rozkoszna staruszka może czymkolwiek zaskoczyć Asię i Mateusza? Przekonają się o tym, obserwując ją za pomocą systemu kamer, który został ukryty w ich domu. Fuch, jak tu duszno, o Boże. Może będziemy mogli w końcu gdzieś wyjść wieczorem. No, a nie do przyczepy. Nie, no byłoby super. Muszę się rozebrać, rozpiąć, bo... No nie dam. Zaczyna się. Nużno jej jest, może wiesz, może coś się dzieje. No. A czyż w domu nie jest tak gorąco? Popatrz się. I nie daj Boże, ta pani Ania pójdzie i przekręci termostat. To stary wstanie i wbiegnie tam, drąc mordę. A kto mi tutaj rusza termostat? Jak każdy ojciec. Popatrz. No ty się lepiej nie patrz. Odsłoń. Dobrze, że dzieci tego nie widzą, jeju. No, Eryk a dzieci razu... za ścianą są? No dzieci za ścianą, zgadza się. Milajki! No co, dzieciaczki, bawicie się tutaj? To bawcie się. Tak, proszę pani, wlewamy mydło do akwarium.
gdzie ja to mam? Muszę się troszkę jeszcze podszykować. Och, dzięki Bogu za cenzurę. Przynajmniej biedny pan montażysta nie będzie musiał sam tego cenzurować. Popatrz, co ona to wyciągła? Jezus. Teraz sobie zrobię nóżki. Proszę cię, w jej wieku to już włosy same wypadają, nie trzeba golić. Chciałbym zaznaczyć, że to jest troszeczkę chore, że umieścili kamerę w łazience. To... I z jakiegoś powodu podejrzewam, że to właśnie ojciec zrobił. Trzeba było jeszcze jedną umieścić tak centralnie w kiblu, żeby było widać, jak ktoś siada dupą. To babsko goli nogi moją golarką. Żeby się mój niedźwiadek nie pokłuł o tą szczecinkę na nogach. Ale spokój, może już nie patrz na to, co? Dobrze, nie. Będę miał traumę. Babcia seksy. O tak. Ale fajnie wchodzą. Ale popatrz, wydawała się na rozmowie taka normalna. A jednak widzisz. Chyba nie ma idealnej niani. No dziękuję, nareszcie ktoś to powiedział. W tym programie nie da rady znaleźć idealnej nani. No witaj skarbie. Wiesz co, mam dla ciebie propozycję. Dałbyś radę przyjechać jak najszybciej. Ale gdzie? Że do domu? Że teraz, jak nas nie ma? Będę czekać w pierwszym pokoju po lewej stronie. I od razu proszę cię na górę. Czekam na ciebie, tygrysku. Bye bye. Tylko co z dziećmi zrobi? Hej, dzieciaczki, pora do spania, bo zaraz ciocia będzie miała gościa. Popatrz, co to jest. Tajczyk. Zobacz, widzisz? Zobacz, jakie fajne, widzisz? Zobacz, jakie fajne, no dawaj, uderz brata, uderz! Z Pejczem do moich dzieci? Jakimś cudem ten program stał się nagle 10 razy bardziej ciekawy niż zwykle. Jak ja tam wejdę, to cię tak pogonię, ropucho. Teraz ciocia zagroni swoje owieczki, słodkie takie. Do zagrody pójdą Lulu. Chyba, że coś nam zostawi na noc jakiejś zabawki. A co? A weź ty stary z bereźniku, no wiem! Ale masz pomysły. A. Ej, no bez przesady! Już na dole miała spać. Może znajdę tu jakieś fajne łaszki. Czy może tą panią winić? Te rzeczy tak sobie leżą w szafce, no i tylko jej wziąć, no. Uhuhu, jaka haleczka. O, hello! Coś ty przyjmiesz, może sobie zmienisz, co? Przegina już. Na miejscu tej matki troszeczkę zaniepokoiłbym się moją formą, jeżeli jej ubrania wejdą na panią Anię. O Boże! Tak? No widzisz, no bananek jej nie pasuje, nie ten rozmiar miseczki. Już nie miała sobie gdzie tego banana włożyć. Płyną statki z bananami w siną dal. Łabi tu, daj, daj. Dobra, kochani, muszę iść. Pani Ania na mnie czeka. Pani Anio, idę! Jezu! Też byś tak chciał? Tym bananem? No, chyba jestem gotowa. Bananek jest, śmietanka jest, tylko Januszek jeszcze musi przyjść. Nie, to jest obleśne, nie mogę patrzeć. To nie patrz, nie patrz. Powiedz mi, jak skończy. Ale co skończy? Ja mam nadzieję, że ona nic nie zacznie, wiesz? Tutaj jesteś ty, moja tygrysica. No jest Januszek, teraz dopiero się zacznie. By the way, w tym programie były dzieci. Gdzie one są? O Jezu, jak ja szybko do ciebie... Skakuj na mnie, tylko chwileczkę, ale sweter, poczymaj tego bananka. O Boże, kochany! Okazało się, że ten facet, który przyszedł do naszej niani na figle, to nasz mechanik Janusz. Troszeczkę inaczej będzie pan na niego patrzył, gdy będzie panu olej wymieniał. A bo co gorsza, pana żonie! Jeszcze cię śmietanką poleję troszeczkę, bo jesteś taką kocicą, bardzo ładnie ci w tym stroju. Gdzie w butach na łóżko? Już pomijając kwestię tego, że oni będą zaraz uprawiać namiętny seks, to proszę zdjąć buty, no! A ich to serio bawi? Nie chcą tego przerwać?
Zaraz się okaże, że ci państwo są dziwni, a nie te nianie. Nie, rozbiera się. On się jeszcze będzie rozbierał, nie. No, przynajmniej zobacz, jak sąsiad wygląda pod koszulą. Idziemy tam. Chodź, idziemy tam, szybko. Myślisz? No, powolut. Ale to tak, dobra? No. Tylko cicho, cicho. Och, jak super. Moja tygrysica. A co wy tu robicie? My się czasami nie znamy skądś? Nie, absolutnie, myślę, że nie. Nie, nie, absolutnie, ja pani nie znam. Auto będzie jutro do odbioru jak coś. A czy czasami u pana nie zostawiłam samochodu 2 tygodnie temu? Myślę, że nie. A jestem ciekawa, co na to pana żona, że tak się wyprawia tutaj. A na spacerki to z kim pan chodzi? No, wiesz, no... Ty masz żonę? No. Wiesz co? Jeszcze dzieci. Dobranoc. Roboty to ja sobie znajdę, ale ten dziad Januszek, ale mnie zrobił. Nie no, normalnie porno i duszno. Asia i Mateusz odetchnęli kilka dni i przekonani, że nie spotka ich już nic gorszego... To się zaraz zdziwią. Zdecydowali się zorganizować kolejny casting, na który zaprosili Małgorzatę. Wiedzą o niej tylko tyle, że uprawia wolny zawód i kocha dzieci. Mam nadzieję, że to nie są jacyś zacofani ludzie i ogarną to, jak wyglądam. Ogarną moją zajawkę na followersów i na Instagramie! Tak, tak mówią dzieci teraz? Tak? Jak ją zobaczyłam, to pomyślałam, że nawet fajne te tatuaże. Nawet bym sobie takiego zrobiła, tylko ciekawe, co to mąż. W sumie nie spodziewaliśmy się tak kolorowej osoby. Dziewczyna ma tatuaże i parę kolczyków. To teraz jest uznawane za bycie kolorowym? No tak, właśnie z doświadczenia nikomu nie mówię o tym przez telefon, bo wiem, że ludzie jednak różnie reagują na to, że mam tak dużo tatuaży. Ja nie przepadam za tatuażami, ale może dzieciom się spodobają. Wolałabym osobiście sobą coś zaprezentować, żeby państwo się od razu do mnie nie zrazili właśnie przez telefoniczną rozmowę. Fajne było to, że była z nami szczera i tym u mnie bardzo zaplusowała. Studiowałam właśnie na ASP, bardzo interesuję się malarstwem i sztuką. Studiowała pani na ASP, ale czy z dziećmi? Ma pani jakieś doświadczenia? Tak, jak najbardziej. Moja siostra ma dziecko, którym się właśnie od zawsze zajmowałam. Siostra niestety teraz właśnie wyjeżdża, także chciałabym nie tracić kontaktu z dziećmi i przy okazji sobie jeszcze coś do tego zarobić. A niech mi pani powie, bo my mieszkamy na takim uboczu trochę. Czy z dojazdem nie będzie problemu? Bo wie pani, ja pracuję od dosyć wczesnych godzin rannych. Także musiałaby być pani u nas, no tak, koło 5-6 rano. What the actual fuck? Ona ma iść do pracy o 5-6 rano? Dosłownie wtedy, gdy ja się kładę spać? Tak, zgadza się, praca youtubera jest ciężka i zajmuje dużo czasu. Ja wiem, że ludzie sobie lubią żartować. Hehehe, ci youtuberzy nic nie robią! Dosłownie większość mojego dnia polega na tym, że ja wstaję o 6 rano i od 6 rano sprawdzam filmy, uploaduję je, nagrywam nowe. Potem trzeba zrobić zakupy, z psem wyjść na spacer, wrócić, złożyć nową szafkę. Jezus Maria! Teraz nagrywam jej z godzina 19, już mam dość, już chcę iść spać! A co gorsza, po tym nagraniu muszę jeszcze kolejny film nagrać! Więc nie właśnie się mówić w komentarzach, że jestem leniwy, dobre? Czy nie były problemy? Nie, nie, ja tutaj niedaleko mieszkam. Także ze wstawaniem też nie mam żadnego problemu. Wolę właśnie sobie wstać wcześniej i wieczorem mieć czas dla siebie, żeby sobie coś potworzyć. To my z mężem jeszcze przemyślimy i zadzwonimy do pani, skontaktujemy się z panią, dobrze? Oczywiście. Stary gapił się na mnie trochę jak na trendowatą, ale mam nadzieję, że zadzwonią. Jak to stary ma w zwyczaju, nie martw się. Widziałem, że Asi się spodobała, to ona podejmie decyzję. Małgosia urzekła Asię swoją szczerością, dlatego przekonała Mateusza, żeby zaprosić ją na dzień próbny nazajutrz. Nareszcie spoko, ziomki. Nie wystraszyli się tego, że jestem wydziarana.
Babusia, idziesz tutaj do nowej no dzieci? No chodź. A mamusia, chodź. Przyjdzie, pójdzie mamusia no tylko chodź, do pracy. Chodź, chodź, chodź. O, no cześć. Mama, przyjdzie zaraz. Pa. No cześć. I zaraz. Pa. I wrócimy pa. Do ciebie. Hej. Co zmaluje Małgosia? A, zmaluje, czaicie? Bo ona na ASP studiowała. Rodzice Patrycji i Eryka przekonają się o tym, podglądając ją ukrytymi kamerami umieszczonymi w całym domu. Ja mam dla was taki prezent. Takie oto naklejeczki. Jakie byście chcieli? Co to ma za tatuaże? No i zaczyna się! Będzie gówniarzom robiła tatuaże! Mam nadzieję, że to nie będzie swastyka. No naklejki ma, no tak jak Eryk ma. To chcesz, takie duże chcesz na ręce? No co, Patrycja, które byś chciała? Takiego kwiatuszka? Albo z takim ptaszkiem? No pokaż. Mam spokojnie. Nadzieję, że to zejdzie później. No ej, no nie robiłeś sobie takich naklejek? Jak nie. Byłeś młodszy? Ja sobie robiłam, w każdej gumie takie były. Tak, gdzie jest Patrycja? Widzisz Patrycję? Nie. To ona chyba jest tam koło tej szafki, gdzie trzymamy środki chemiczne. Dawaj, Patrycja, sztachnij się. Przecież nie może ci zaszkodzić. Co tu jest napisane? Domestos. To chyba jakiś bóg grecki. To nie może zaszkodzić. Gul, 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 gul. Popatrz. Takie będziesz mieć na nóżce. No co ty na to? Będziesz piękną, wydziaraną księżniczką. Te kolorowe tatuaże w sumie spodobały się dzieciakom. No siadaj tu już, no. No i co na to będzie robić? Fikołki z nimi na tym materacu? O rany. Same szmaty. Ty popatrz. Szmata, szmata. Słuchaj, patrz dziewczyno, w co ty jesteś ubrana, dobra? No ewidentnie dziewczyna potrzebuje nowych ubrań. Spójrzcie na jej koszulkę. Same dziury. Więcej dziur niż koszulki. Trochę jak z serem. Im więcej sera, tym więcej dziur w serze. Im więcej dziur w serze, tym mniej sera. A, trzeba przerobić. Po co to na dół bierze? Po co to? A, Patrycja? Popatrz, poprawiam twojej mamie garderobę. Co ty na to? A, Jezu, żebym ja zaraz ciebie nie przerobiła, kobieta. Ja chcę dzisiaj teraz odkupić taką bluzkę. To była moja ukochana bluzka. No już weź, nie płacz, bachorze. Aż mnie głowa boli. Trzeba było sobie znaleźć pracę w galerii sztuki. Trzeba coś z tym zrobić. To tak nie może być. Ty, a co na co naszego obrazu? Ach, poprawione. Jezu, jakie piękne. Widać, że z marketu za 29 zł. Widzisz? Myślałam, że to jest oryginalny obraz. Jest oryginalny, a od ta... Od twojej mamusi. A ona powiedziała, że co? Że nie jest. A ta co? Dopiero zaczęła pierwszy rok i już taka FIFA Rafa ze sztuki jest? Za 4 lata to będzie warte majątek. Jak mamusia zobaczy, co zrobiła mi z tym obrazem, to mi chyba łeb ukręci. Widzisz, jak pięknie? A jak pachnie! A! Od razu. Dom nabiera kolorów. No patrz, dziecko nie płacze. Już wcześniej przestało płakać. Ona płakała, bo jej się obraz nie podobał, mi się. Nie. Tak, teraz patrz, spokojna jest. No, ale popatrz, znowu ją zostaje. Już zobaczysz, będzie super. To dziecko płacze, ono chyba nie chce mieć kolorowych włosów. Co, będzie go malować? Przecież babcia jak przyjdzie, to na zawał szczeli. No i zobacz jak super wyglądasz. Widzisz, jak ślicznie? Widać, że to dziecko jest bardzo zadowolone z tego. Jaki uśmiech wielki. Eryk jak płakał, po prostu normalnie aż cały cząs, a ona zero reakcji, nic z jej strony. No hej, co jest zgrane? Za ile będziesz? A, dojeżdżasz już. Okej. Czekam w takim razie. Uuu, piwo, papierosy, puszki w sprayu. Wygląda jak niedzielny piknik. Mogę dołączyć? Ty, no patrz, przyprowadziła sobie jakaś gacha. Sorry, po prostu za te warunki taka nora, ale... Nora? To jest piętrowy dom! W dzisiejszej ekonomii to ja ze 300 lat musiałbym na taki zbierać. Zbieram dopiero na coś swojego. Grze się rozgość, rzucaj byle gdzie. I co? No może piwko na rozluźnienie? No, może być. Chociaż wolałbym coś mocniejszego. Moja pierwsza dziada trochę się boję. Ty, ale patrzcie, gdzie oni tam w barku grzebią? Może tą naleweczkę? Może tą naleweczkę? Nie tą. Tą obok kamery. O kurwa, kamera! A możemy wziąć.
Dlaczego by nie? No, dobierają ci się, kochanie, dobierają ci się do dorobku. No. Ona normalnie sobie urządziła w naszym domu libację. Mam taką w sumie wstydliwą sprawę. Bo... No jasne, mów, wszystko. Chciałem wytatuować na imię. Mhm. Adolf Hitler. Mojego chłopaka Mateusza. Znowu jakoś tak czasem obydru. Czekaj. Chłop z chłopem! No, sus Maria, no. Popatrz. Sorry, muszę cię zmacać jeszcze. Nie to, że jakiś gejsa tatuuje imię na swoim dupsku, na twojej kanapie. Twoje imię na mojej kanapie. Nieważne, ale w każdym razie twoje imię. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że użyła starą igłę zardzewiałą. Ale nie przestań się śmiać. Cieszysz się? No cieszysz się. No chodź, co? Też byś chciał? Poprawimy ci tamtą. A, czyli miałem rację, będzie tatuaż. Idziemy. Ja mu dam odgórza! Jezu, godzina 12, stary już pijany i się wywala. No poprawimy ci tamtą. Na litość boską, no. Kim są ci ludzie? No kim są ci ludzie? Ci ludzie to są rodzice. Co się pani strzępi? Mieli być państwo dopiero o 23. Przepraszam. Ja teraz mówię, tak? Trochę kultury. Tu pokażę wszystko. Pani, proszę pani sobie. Pani ma żartuje. Zapraszam do stołu. Żadnych dyskusji nie ma. Siadać już. Mam nadzieję, że pani sobie żartuje z tymi kamerami. Oczywiście, że nie. W sumie nawet niezła ta dziara. Myślę, że Mateuszowi się spodoba. Proszę opuścić ten dom. Już. A, walić to. Idziemy na browara? No ja. No jak trzeba, to trzeba, no nie ma wyjścia, no. No idziemy. No niestety, niani nie udało nam się znaleźć, za to zyskaliśmy bardzo fajne dzieło, więc myślę, że sprzedamy je w jakiejś galerii i dzięki temu będziemy mogli zrezygnować z pracy. No i zajmiemy się naszymi dziećmi. Bardzo ładny, sarkastyczny koniec. Bardzo spoko. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Napiszcie mi w komentarzach, czy wam się podoba nowe studio i czy podobał wam się dzisiejszy odcinek. Jak zawsze koniec także, oczywiście proszę was o łapkę w górę i subskrypcję i wejdźcie na mojego Instagrama i Twitcha. Dzięki wielkie, do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem!